Na odległej planecie Gor i jego córka Lav wędrują przez jałową pustynię. Są ostatnimi ze swojego ludu i nie mają dokąd pójść. Głód trzyma ich na krawędzi śmierci, a Gor modli się do swojego boga Rapu o pomoc, ale nic się nie dzieje. Miłość w końcu umiera w ramionach ojca, a po tym, jak Gor ją pochował, zaczyna słyszeć szepczący głos, który go wzywa. Gor podąża za głosem, aż znajduje oazę wypełnioną świeżą wodą, ale przypadkowo potyka się i przecina rękę mieczem. Następnie widzi garść owoców i natychmiast zaczyna je desperacko jeść, dopóki nie zostanie zbesztany przez swojego boga Rapu, który właśnie się tu kręci. Gor mówi mu, że ziemia została zniszczona, ale jego wiara nigdy się nie zachwiała, więc oczekuje obiecanej wiecznej nagrody. Jednak Rapu śmieje się z niego, mówiąc, że nigdy nie było nagrody za słabszych. Obecnie świętuje zabicie najnowszego posiadacza Necrosword, przeklętego ostrza zdolnego do zabijania bogów. Rapu nie przejmuje się wszystkimi wyznawcami, którzy zginęli za niego, mówiąc, że cierpienie za niego jest ich celem i że może zdobyć więcej później. Wściekły Gor wyrzeka się swojego boga, przez co Rapu zaczyna go dusić. Nagle Necrosword podnosi się do ręki Gourę i pokazuje mu kroki do zdobycia wielkiej mocy, nalegając, by zabił wszystkich bogów. Gor pozwala klątwie przejąć jego ciało i zabija Rapu, przysięgając, że zabije także resztę bogów. Na planecie Indigar, Kork opowiada grupie kosmitów historię Fore, boga piorunów. Został wychowany na wojownika od dziecka i stał się legendarnym bohaterem, wielokrotnie ratując świat i mając niezliczone kochanki przez lata. Jego prawdziwą miłością była kobieta z ziemi o imieniu Jane, która zerwała z nim lata temu. Później Thor stracił całą rodzinę, swój potężny młot Mjolnir, a nawet swoją ojczyznę Asgard. Depresja mocno go dotknęła i stracił swoją boską sylwetkę, ale po zdobyciu nowej broni zwanej Stormbreaker, dołączył do grupy bohaterów znanych jako Guardians of the Galaxy i zaczął podróżować z nimi po całym wszechświecie, aby wspólnie przeżywać szalone przygody. Wrócił również do formy dzięki ciężkiej pracy, ale nadal ukrywał wiele bólu w swoim wspaniałym ciele. Teraz zrezygnował z szukania miłości i pojawia się tylko wtedy, gdy jest potrzebny w walce. W pobliżu strażnicy toczą zaciekłą walkę z ptakopodobnymi najeźdźcami i nie radzą sobie zbyt dobrze. Wkrótce Thor w końcu przybywa, a lokalny król informuje go, że wszystko było tu spokojne, dopóki ich bogowie nie zostali zamordowani. Z łamaczem burz w dłoni Thor od razu wkracza do walki, z łatwością pokonując wrogów na całym polu bitwy, uderzając ich lub strzelając w nich błyskawicami. Kiedy dwóch wrogów atakuje go w tym samym czasie, Thor po prostu otwiera nogi, aby ich powstrzymać, a następnie skacze, aby ich rozbić. Po kopnięciu dużego pojazdu, Thor włamuje się do świątyni i wchodzi na wieżę, aby uderzyć przywódcę wroga, ostatecznie kładąc kres inwazji, ale także niszcząc świątynię w tym procesie. Na ziemi Jane jest w szpitalu na leczeniu, ponieważ zdiagnozowano u niej raka w czwartym stadium, coś, czym podzieliła się tylko z dwoma bliskimi przyjaciółmi. Ponieważ jest naukowcem, prowadziła własne badania, podobnie jak jej przyjaciel profesor, ale nie są w stanie znaleźć niczego, co mogłoby jej pomóc, a jej szanse nie są duże. Desperacko szukając rozwiązania, Jane postanawia zacząć badać magię Asgardu i dowiaduje się, że Mjolnir może być pomocny. Tymczasem ludzie z Asgardu rozpoczęli swój nowy dom na ziemi z Walkirią jako królową. Przejęła władzę po odejściu Fore, ale nienawidzi tej pracy, ponieważ składa się ona z mnóstwa polityki i nudnych spotkań, a ona ma być wojowniczką. Istnieją wycieczki, które pozwalają obcokrajowcom rozejrzeć się po nowym Asgardzie, w tym odwiedzić pozostałe kawałki młota Fore Mjolnira, który znajduje się w specjalnym wyświetlaczu. Kiedy Jane idzie go zobaczyć, niebo nagle ciemnieje, a kawałki zaczynają świecić. Wracając do Fore, król daje mu dwie ogromne krzyczące kozy jako nagrodę za pomoc, a kiedy grupa opuszcza statek, kozy powodują totalny chaos wewnątrz ich statku kosmicznego. Następnie zespół sprawdza system pod kątem sygnałów alarmowych i jest zszokowany, widząc ogromną ich liczbę błagającą o pomoc. Okazuje się, że Gor zabijał bogów na tysiącach planet i zyskał przydomek Rzeźnik Bogów. Jeden z tych telefonów alarmowych pochodzi od Lady Sif, asgardyjskiej wojowniczki, która kiedyś była w drużynie Fore. Zdesperowany, by jej pomóc, Thor postanawia zostawić strażników, by móc wrócić do swojego ludu. Po tym, jak strażnicy odlatują statkiem, Thor używa Stormbreakera, aby teleportować się z Gorrem i kozami do lokalizacji Sif. Trafiają na lodową krainę, gdzie znajdują szkielet ogromnego stworzenia, którego Thor nazywa najmilszym bogiem w historii. W pobliżu Sif jest ranna i brakuje jej ramienia, ale jest na tyle zdrowa, by podzielić się tym, że podążyła za Gorrem tylko po to, by wpaść w jego pułapkę i ledwo udało jej się uciec. Celem Goura jest zabicie każdego boga we wszechświecie, a jego następnym przystankiem jest nowy Asgard. Na ziemi Gor przybywa do nowego Asgardu i używa Necrosword, aby kontrolować cienie i przywołać grupę potworów. W ciągu zaledwie kilku sekund miasto ogarnia chaos, a płomienie zaczynają się rozprzestrzeniać, więc Walkiria pojawia się na swoim Pegazie, by zacząć walczyć z potworami za pomocą miecza. Wkrótce pojawia się również Thor i podczas gdy Kork zabiera Sif w bezpieczne miejsce, Thor dołącza do walki. On i Walkiria pokonują grupę potworów, gdy nagle kula błyskawicy ląduje na środku pola bitwy, poruszając się z ogromną prędkością, aby uderzyć również w potwory.
Thor zdaje sobie sprawę, że to Mjolnir i wzywa go, ale po przejściu przez kolejnego potwora, młot ignoruje Forę i idzie do swojej nowej właścicielki. Ta kobieta ma na sobie ubranie Forę i posługuje się Mjolnirem jak profesjonalista, sprawiając, że rozpada się na kawałki, aby zaatakować wiele potworów jednocześnie, zanim odzyska swoją formę. Kiedy kobieta zdejmuje hełm, Thor jest zszokowany, widząc, że to Jane. Retrospekcja pokazuje, jak wyglądały ich relacje. Na początku dobrze się dogadywali i dzielili ze sobą wiele szczęśliwych chwil, dzieląc coś, co wyglądało na idealny związek. Pewnej pijackiej nocy Thor poprosił nawet Mjolnira, aby obiecał, że zawsze będzie chronił Jane, a młot świecił, zgadzając się. Jednak z czasem zaczęli się od siebie oddalać, ponieważ Thor był zawsze zajęty swoimi misjami, a Jane miała dużo pracy jako słynny naukowiec. W końcu Jane zmęczyła się murami, które stawiali między sobą i zerwała z Thorem, zostawiając mu notatkę. Wracając do teraźniejszości, Thor chce porozmawiać, ale Jane chce skoncentrować się na walce z potworami. W tym momencie Thor widzi Gorę, który zaczyna walczyć z Thorem za pomocą Necrosword. Po wymianie kilku ciosów, Gor przybija Forę do samochodu, a kiedy Thor próbuje się bronić, Gor po prostu uderza go o samochód i sprawia, że potwór go przytrzymuje. Następnie Gor próbuje zabrać Stormbreaker, ale Thor wpada w złość i aktywuje swoje moce błyskawic, uwalniając się od potwora, po czym odpycha Gorę. Thor rzuca w niego piorunem, gdy Jane i Valkyria pojawiają się, by go wesprzeć, więc Gor widzi niekorzystną sytuację i postanawia zniknąć. Jednak cienie wciąż są w pobliżu i uwalniają grupę potworów w pokojach dzieci, aby je porwać. Wkrótce każde asgardyjskie dziecko znajduje się w potworze przypominającym klatkę, a kiedy Thor i Jane próbują go ścigać, Gor teleportuje klatkę. Następnie Valkyrie organizuje spotkanie ze wszystkimi asgardianami, aby zdecydować, jak postępować. Thor nie może przestać wpatrywać się w Mjolnir i próbuje go ponownie wezwać, ale zamiast tego przychodzi do niego Stormbreaker. Wśród mieszkańców dochodzi do kłótni, więc Thor podchodzi i mówi im, aby się uspokoili, podczas gdy on spróbuje coś zrobić. Kiedy podnosi Stormbreaker, jego moce zawodzą i robi dziurę w suficie, po czym niszczy pomnik na zewnątrz. Wraca do pokoju i rozpoczyna się nowa kłótnia, którą nagle przerywa unosząca się głowa. To Axel, jeden z porwanych dzieciaków, który ma magiczne oczy. Ta moc pozwala mu wprowadzić iluzję Forę do klatki, aby mógł się rozejrzeć i odkryć, gdzie się znajdują. Kiedy iluzja się kończy, Thor wraca i informuje pozostałych, że dzieci znajdują się w krainie cienia, gdzie Gor będzie najpotężniejszy. Zanim się tam udadzą, muszą zdobyć posiłki. Grupa decyduje, że muszą udać się do Omnipotence City, gdzie zbierają się wszyscy bogowie Ziemi. Ponieważ Stormbreaker nie działa dobrze, użyją statku ciągniętego przez kozy, aby przepłynąć przez moc topora. Podczas gdy Valkyrie zdobywa statek z wystawy, Jane idzie do łazienki i ujawnia, że kiedy puszcza transformację, jej ciało pokazuje, jak bardzo jest chora. Jej odbicie sprawia, że przypomina sobie, jak jej własna matka również zmarła w szpitalu i tak ją to złości, że używa Mjolnira do zniszczenia zlewu. W międzyczasie Axel próbuje opowiedzieć innym dzieciom historię o Thorze, aby się nie bały. Gor przerywa im, by ich przestraszyć, zabijając małego potwora, a kiedy Axel mówi, że Thor ich uratuje, Gor ujawnia, że właśnie tego chce. Jakiś czas później drużyna dociera do Omnipotence City i zakłada przebrania, aby wtopić się w tłum. Wokół jest wielu niesamowitych bogów, ale tym, który robi wielkie wejście, jest Zeus, którego Thor nazywa swoją inspiracją. Po wykonaniu kilku wymyślnych sztuczek ze swoim piorunem, Zeus okazuje się palantem, ponieważ zamiast omawiać ważne sprawy, chce zaplanować niegrzeczne imprezy i zobaczyć, który bóg otrzymał najwięcej ofiar od swoich ludzi. Wygląda na to, że nie mogą mu ufać, więc drużyna zaczyna się kłócić o to, jak postępować, ale Zeus słyszy ich i wzywa Forę na centralną scenę. Thor informuje wszystkich o Gor i prosi o pomoc, ale Zeus nie przejmuje się śmiercią pomniejszych bogów i przykuwa Forę łańcuchami, a następnie go rozbiera. W końcu zauważając, kim jest, Zeus przypomina mu, że każdy bóg musi pilnować własnego ludu, więc nie jest zainteresowany pomaganiem Thorowi w ratowaniu grupy Asgardian lub pożyczaniem mu swojego pioruna, którego używa, by ponownie pokazać kilka sztuczek. Następnie Zeus mówi tłumowi, aby się nie martwił, ponieważ Gor nigdy nie będzie w stanie dotrzeć do wieczności, bardzo potężnej istoty, która żyje w centrum wszechświata i może spełnić życzenie osoby, która ją przywoła. Oznacza to, że Gor może chcieć wykorzystać swoje życzenie, aby pozbyć się wszystkich bogów naraz. Omnipotence City ma być tajnym miejscem, ale teraz, gdy przybył Thor, Gor może użyć go, aby do nich dotrzeć, więc Zeus nakazuje swoim strażnikom zatrzymać Forę tutaj. Reszta grupy wskakuje do walki ze strażnikami, a Thor zrywa łańcuchy, by użyć ich jako broni. Walczą fantastycznie jako drużyna, łącząc swoje różne style walki i wkrótce strażnicy zostają pokonani. Wściekły Zeus uderza Korga swoim piorunem, powodując, że staje się on kupą gruzu. Następnie Zeus próbuje uderzyć Forę, ale ten łapie piorun i odrzuca go do tyłu, przebijając klatkę piersiową Zeusa. Później Thor sprawdza Korga i odkrywa, że wciąż żyje tylko na twarzy.
Nadchodzi więcej strażników, więc Walkiria przywiązuje twarz Korga do swoich włosów, aby zapewnić mu bezpieczeństwo, podczas gdy on gwiżdże, aby przywołać kozy, które przebijają się przez okno, przynosząc statek. Walkiria kradnie piorun Zeusa i drużyna w końcu ucieka. W drodze do Krainy Cieni Thor pokazuje Jane kosmiczne delfiny, które latają w pobliżu statku. Wykorzystując romantyczny moment, Thor przyznaje, że nadal ją kocha i że chce do siebie wrócić. Jane nie ma innego wyjścia, jak tylko powiedzieć mu o swoim raku, ale Thor okazuje swoje wsparcie i obiecuje, że razem poradzą sobie ze wszystkim, a następnie dzielą się pocałunkiem. Kiedy w końcu docierają do Krainy Cieni, wszystko staje się czarno-białe, łącznie z nimi samymi. Tęczowy most Stormbreakera znika, więc statek po prostu ląduje na opuszczonej planecie z hukiem. Klatka jest w pobliżu, ale pusta, więc wchodzą do budynku i Jane znajduje jakieś papiery z planami Gourę. Okazuje się, że chciał sprowadzić tu Thorę, by ten ukradł Stormbreaker i użył jego mocy do otwarcia mostu do wieczności. Jane zrzuca się, by powiedzieć innym, że to pułapka i wyrzuca Stormbreakera w kosmos, by był bezpieczny. W tym momencie pojawia się Gor i Jane rzuca w niego Mjolnirem, ale Gor unika go i kontroluje cienie, by schwytać bohaterów. Prosi Thorę o wezwanie Stormbreakera, a gdy ten odmawia, sprawia, że cienie zaczynają ranić Jane i Valkyrie. Zdesperowany, by im pomóc, Thor przywołuje Stormbreakera, a cała ta nagła moc wstrząsa całą planetą i uwalnia ich od cieni. Następnie Gor używa Necrosword, aby przywołać grupę cienistych potworów i rozpoczyna się kolejna bitwa. Podczas gdy Jane i Valkyrie walczą z bestiami, Stormbreaker Thorę spotyka się z Necrosfordem Gourę, a kozy muszą zabrać twarz Korga z dala od przemocy. Po wymianie kilku ciosów z Gorem, Thor zostaje rozproszony przez bestię, więc Valkyria walczy z nim za pomocą pioruna. Udaje jej się trafić go kilka razy, ale to nie wystarcza i Gor dźgają jej własną bronią. Kiedy Thor próbuje do niej podbiec, cienie próbują go przytrzymać, ale szybko się uwalnia i strzela piorunami w Gourę, który osłania się Necrosfordem. Jane dociera do Valkyrie, by ją uratować i przyprowadza ją do Thorę, który używa Stormbreakera, by otworzyć most. Jednak Gor i jego cienie wykorzystują ten moment, by chwycić topór i ukraść go Thorowi, podczas gdy on i pozostali zostają teleportowani. Drużyna ląduje na ziemi, a Jane upuszcza Mjolnir, ujawniając, że jej ciało jest teraz niesamowicie słabe. Thor zabiera swoich przyjaciół do szpitala, a lekarz dzieli się złymi wiadomościami, używanie Mjolnira zabija Jane szybciej. Ona chce dalej walczyć, ale Thor wyznaje, że chce mieć z nią więcej czasu i przekonuje ją, by została. Wychodząc, Valkyria daje mu piorun, którego Thor używa, by dotrzeć do wieczności. Tymczasem Gor w końcu dotarł do wieczności i zabrał ze sobą dzieci. Odkłada Stormbreaker, aby rozpocząć proces otwierania drzwi, a całe miejsce trzęsie się, powodując upadek kawałka ogromnego posągu. Prawie miażdży dzieci, ale Thor przybywa w samą porę, by go złapać i wyrzucić. Gdy tylko Gor go widzi, używa Necrosword, aby zacząć przywoływać potwory, więc Thor zbiera dzieci i każe im chwycić dowolny przedmiot, który mogą wykorzystać jako broń. Następnie, używając pioruna, dzieli się swoją mocą ze wszystkimi dziećmi, aby mogły pomóc mu w walce. Rozpoczyna się zacięta bitwa, w której dzieci ścierają się z potworami, walcząc z całych sił, aby udowodnić, że są godnymi Asgardianami. Podczas gdy potwory padają wszędzie, a dzieci nie dają im spokoju, Thor idzie za Gorem, dotrzymując mu kroku, dopóki Gor nie zabierze pioruna, aby go wyrzucić. Thor musi kontynuować walkę wręcz, a Mjolnir wyczuwa to na ziemi, więc pojawia się przed Jane. Wkrótce Gor obezwładnia Thorę i prawie go dźga, więc Thor musi powstrzymać Necrosword rękami. W tym momencie Jane przybywa na Pegazie Valkyrie i rzuca Mjolnirem w Gourę, by ten odczepił się od jej chłopaka. Thor wykorzystuje okazję, by odzyskać Thunderbolt i teraz on i Jane mogą razem walczyć z Gorem. Jane zauważa jednak, że drzwi zaraz się otworzą, więc wysyła Thorę, by odzyskał Stormbreaker, podczas gdy ona walczy z Gorem, a dzieci kontynuują niszczenie potworów. Cienie trzymają się Stormbreakera dość mocno, więc Thor musi zacząć uderzać w nie piorunem. Na początku Gor wydaje się obezwładniać Jane, ale ona wykonuje skok, by zaatakować Mjolnirem i stworzyć kilka pęknięć w Necrosword. W tym momencie Thor w końcu uwalnia Stormbreakera i rzuca nim w Axla, aby wszystkie dzieci mogły wrócić do domu. Następnie Thor używa Thunderbolta jako dwóch sztyletów, więżąc Necrosword między nimi, aby Jane mogła rzucić w niego Mjolnirem, ostatecznie go łamiąc. Gorowi udaje się złapać rękojeść i próbuje ją odbudować, ale Jane łapie pozostałe kawałki Mjolnirem i przywołuje błyskawicę, która zamienia każdy kawałek miecza w popiół. Podczas gdy Jane upada na kolana, Gor widzi, że brama do wieczności została otwarta i przekracza ją, teleportując całą trójkę. Zanim Gor może wypowiedzieć swoje życzenie, Thor patrzy na umierającą Jane i mówi Gorowi, że nie szuka zemsty ani śmierci, szuka miłości. Następnie Thor podchodzi do Jane, by spędzić z nią ostatnie chwile. Widząc to, Gor przypomina sobie własną córkę, ale nie chce jej życzyć, ponieważ umiera z powodu zepsucia Necrosword. Thor i Jane obiecują, że Love nie będzie sama, więc Gor wypowiada swoje życzenie i Love wraca, żegnając się z ojcem przed śmiercią. Jane również żegna się i dzieli pocałunek z Thorem, zanim jej ciało znika w świecącym pyle.
Jakiś czas później Jane staje się legendą w Nowym Asgardzie i robią za niej posąg. Walkiria wraca do roli królowej, a Syf pomaga szkolić dzieci w samoobronie. Kork odzyskuje swoje ciało i znajduje chłopaka ze swojego gatunku. Thor wychowuje córkę Gourę jak swoją własną i dzielą się prostymi rodzinnymi rzeczami, takimi jak śniadanie, ale musi także nauczyć ją, jak kontrolować swoje moce wieczności. Często wyruszają na poszukiwanie przygód z Thorem używającym Mjolnira i Laf używającą Stormbreakera, aby mogli razem walczyć i pomagać ludziom w potrzebie. Gdy razem podróżują po wszechświecie, stają się znani jako Miłość i Gron. W międzyczasie duch Jane przybywa do Valhalli, asgardyjskiego nieba, i zostaje zaproszony do sali bogów. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw subę i łapkę w górę. Miłego dnia.